obchody Święta Konstytucji 3 maja na terenie naszej gminy rozpoczęły się przemarszem pocztów sztandarowych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz szkół z terenu gminy. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Uroczystą mszę świętą odprawił ksiądz proboszcz Jerzy Mroczyński, po czym zgromadzono się na placu przed kościołem. Pod obeliskiem Jana Pawła II delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Zgromadzeni wysłuchali również zarysu historycznego odnośnie uchwalenia Konstytucji 3 maja. Wójt gminy Dariusz Wądołowski w swoim przemówieniu podkreślił znaczenie Konstytucji dla kraju. Nawiązał też do teraźniejszości. Mimo że żyjemy w pięknym, wolnym, suwerennym kraju, nie pozwólmy dać się podzielić, nie dajmy sobie wmówić, że Polska jest w ruinie, a wśród nas są lepsi czy gorsi. Wsłuchujmy się w słowa swoich bliskich, tych, których znamy i tych, którym ufamy. Będzie nam łatwiej dokonywać właściwych wyborów dla siebie, dla swoich dzieci i dla Polski. 5 maja miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Odbyły się u nas powiatowo-gminne obchody Dnia Strażaka. Rozpoczęły się mszą świętą w kościele w Serocku, a następnie strażacy, zaproszeni goście i mieszkańcy przyjechali do Łowinka, gdzie na placu przy Domu Kultury odbyły się główne uroczystości. Święto było okazją do wręczenia medali oraz awansów na wyższe stopnie. Obchody uświetniła Orkiestra Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu. Na zakończenie uczestnicy obejrzeli występ przygotowany przez dzieci ze szkoły podstawowej w Łowinku. Na terenie naszej gminy trwają inwestycje drogowe. Rozpoczęto prace związane z realizacją drugiego etapu przebudowy drogi Serock-Brzeźno. Położona zostanie tu powierzchnia asfaltowa o zmiennej szerokości od 3,5 do 5 metrów. Koszt inwestycji to 1 milion 400 tysięcy złotych. Dla zwiększenia bezpieczeństwa na skrzyżowaniu w Brzeźnie przestawiona została figura Najświętszego Serca Jezusa. Prace potrwają do końca czerwca. 6 maja w Gminnej Bibliotece w Pruszczu odbyło się spotkanie autorskie z Agatą Kołakowską, pisarką powieści obyczajowych. Pani Agata w ciekawy i zabawny sposób przedstawiła czytelnikom swoją twórczość. Mówiła o problematyce poruszanej w książkach i o warsztacie pracy pisarza. Autorka napisała 14 powieści skierowanych głównie do kobiet. Na spotkaniu zachęcała też do przeczytania ostatniej z nich pod tytułem Pokrewne dusze.